szczęściem Boże, coś wam powiem. Każdy z nas na swój sposób jest obdarowany przez Boga. Jedni poczują się z tym darem jak wystawieni na minę, bo nie wiedzą jak go wykorzystać. Można zawinąć bogactwo w chusteczkę i to niekoniecznie haftowaną, co ma cztery rogi. Inni zrobią użytek i pomnożą dary, które otrzymali. Dziś dużą rolę odgrywają słowa, jakie zawarte są w tej przypowieści. Pierwszym zdaniem jest: nie chcemy, by ten królował nad nami. Powiedzieli to współobywatele owego pana, który wybierał się po godność królewską. Chrystus jest właśnie w drodze do Jerozolimy, gdzie przed zgromadzonym ludem i przed Piłatem powie: jestem królem. A lud zgodnie odpowie: na krzyż z nim. Drugie zdanie: według słów twoich sądzę cię, sługo zły. Bo przecież przyjdzie czas, kiedy zdamy relację ze swojego życia, w którym czyny i słowa będą naszym świadectwem. Bóg stawia przed nami określone zadania. Do ich wykonania otrzymujemy też odpowiednie narzędzia, które mamy wykorzystać, a nie schować przed światem. Te dary są tak liczne i różnorodne, że nawet nie powinno być między nami zazdrości czy rywalizacji, ale współpraca. Bowiem różne są dary łaski. Dar empatii, dar liczenia, dar pisania, dar uśmiechu. Wszystko po to, by służyć innym. Tu święty Paweł pisał w liście do Koryntian, że dary i charyzmaty nie są dla nas, ale dla wspólnoty. Kiedy używamy owych darów, to je rozwijamy. A tym samym ubogacamy siebie, bowiem nikt z nas nie urodził się ani święty, ani doskonały. Wszystko zależy od tego, jaką postawę przyjmiemy. Możemy być tymi, co w małych rzeczach są wierni i z czasem otrzymują więcej, a możemy być tymi, co lekceważą to, co dostali. Przecież dary dobrego Boga też możemy zignorować, bo uważamy, że chcemy coś innego albo więcej. Wtedy nie robimy nic na znak protestu. Trochę rozumiem takie podejście, bo ten lekceważący sługa stwierdził, że on nic z tego nie będzie miał. Przecież nie wiedział, jak Pan go wynagrodzi. A skoro był tylko sługą, to nie miał ochoty pracować na swego Pana. Pewnie był zaskoczony hojnością swego pracodawcy wobec innych, ale i zdziwił się także stanowczością wobec siebie, jak i wobec przeciwników swego Pana. Tak sobie myślę, że właśnie tak może być w dzień sądu. Przed Chrystusem staną wierzący i niewierzący. Ci, którzy wypracowali kolejne 5 czy 10 min i każdy z nich usłyszał o sobie: sługo dobry, w drobnej rzeczy byłeś wierny. Obok będą ci, co nic nie przynieśli od siebie. Ci, co potraktowali Boga jak mit. Ci, którzy nie chcieli, by On zajmował pierwsze miejsce w ich życiu. Jakże oni zostaną zganieni i potępieni. Jako chrześcijanie musimy czekać na przyjście Pana, jednocześnie spełniając warunki. Pierwszym z nich jest bycie cierpliwym. Skoro Pan przyjdzie, to zdania nie zmieni. Mamy pracować, by to spotkanie z Nim było przyjazne. A drugim warunkiem jest wykorzystanie czasu, a dokładniej to, by nie marnować go. Im więcej wkładamy wysiłku w nasze starania, w naszą pracę, tym radość będzie większa. Bo jak powiedział święty José María Escrivá, kiedy chrześcijanin zabija swój czas na ziemi, naraża się na niebezpieczeństwo zabicia swojego nieba. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.